Co dzisiaj mamy na początek? O nie! To kwaśny spray! Brrr, to jest takie kwaśne! Nie chcę więcej! Jess, teraz twoja kolej. Podnieś klosz. Niepotrzebnie się bałam. To moja ulubiona guma do rzucia. Jest niebieska, tak jak lubię. Rozwinę ją i spróbuję. Jest taka dobra i taka długa. Spróbuję zjeść ją na czas. Może uda mi się ustanowić rekord. Myślę, że to byłoby zbyt łatwe. Dodam trochę kwaskowatości. A wszystko tak dobrze się zaczynało. A przestań, jestem pewna, że będzie fajnie. Zaczynamy! Ale kwaśne! W ogóle mi się to nie podoba. Biedactwo. Zaraz ci pomogę. Proszę bardzo, teraz to już tylko chwila. Dawaj, przyspiesz. Gotowe. Udało mi się. Brawo. Zacznę pierwsza. Jakie to słodkie, to przecież lizak dla dzieci. Słodki smoczek. Podoba mi się. O, coś tam jest. To strzelający proszek. Dodam więcej. Tak jest o wiele smaczniej. Nie mogę się oderwać. Jess, czasami zachowujesz się jak dziecko. Sedes? Czy to na pewno można jeść? Ciekawe, co tam jest w środku. Myślę, że mimo wszystko warto spróbować. To też strzelający proszek. Tak jak u ciebie, jakie to pyszne. Potrzebuję podwójnej porcji. Prawdziwa uczta. A? Co to za krzyki? Jess, ciszej, ciszej, uspokój się. Masz smoczek. Grzeczna dziewczynka, grzeczna dziewczynka. Dawaj, zagramy w kamień, nożyce i zobaczymy, która zacznie. Która ja? Przepraszam. Nie wierzę. To przecież strzelające cukierki, które eksplodują na języku. Ciekawe, a co to za strzykawka? Jakie to słodkie. To wygląda niesamowicie. Czas na degustację głównego przysmaku. Wow, ale tego dużo. Nie będę sobie żałować. Już czuję, jak cukierki strzelają mi na języku. A co się stanie, jeśli dodam syropu? To był świetny pomysł. Mam tyle energii, że aż chce mi się imprezować. Szkoda, że twoje cukierki tak szybko się skończyły. Sprawdźmy, co ja mam. O nie! Lizak ze skorpionem! Trzeba natychmiast reanimować Jess. Pogotowie jest już na miejscu. Udzielam pierwszej pomocy. Dziękuję, pani doktor. Czuję się o wiele lepiej. Więc możesz spróbować, nie pękaj. Niespodziewanie pyszne. Widzisz? Niepotrzebnie się bałaś. A jednak chyba potrzebnie. Fu, to przecież skorpion. Czekaj. To wygląda jak zabawka. Tym razem trafił mi się niebieskie oczy.
Wow, są takie zabawne. Zobacz, jak się na nas gapią. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Są takie lepkie. A to słodkie na dzień jest wspaniałe. Nawet ci trochę zazdroszczę. Można się też nimi trochę pobawić. Jess, spójrz na mnie. Żartuję, dałaś się nabrać. Przez te twoje żarciki całkowicie zapomniałam o moim daniu. A to nie byle co. To cukierki. Spróbuję. Mniam. Wow, mój język zrobił się zupełnie niebieski. No trzymaj się, Emma. Zaraz się na tobie odegram. A, pomocy! Kupiła to. Spójrzcie na to. Wow! Tu jest całe wiaderko słodkości. To spełnienie marzeń. Są takie miękkie i pyszne. Chcę więcej. Może i mnie się poszczęści. Ciekawe, co to jest. Wygląda jak pasta do zębów. Ale jestem pewna, że to coś pysznego. Spróbuję trochę. Wow, to słodki żel. Dobra, koniec zabawy. Czas na większe porcje. Jess, mam pomysł. Połączmy nasze smakołyki. Bierz dużą łyżkę. Czas spróbować. Jestem gotowa. Wygląda zaskakująco. Trochę trudne do przeżucia, ale warto. Zgadzam się, dlatego chcę więcej. Ja też nie zamierzam patrzeć i chcę więcej. Ech, już nie ma. Nie psujmy tradycji, ja zaczynam. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak perfumy. Sprawdźmy, jak zadziałają na papierze. Ojej, wypaliły dziurę. To wygląda przerażająco. Pewnie lepiej ich nie psikać na siebie. Ale lubię ryzyko, więc mimo wszystko wypróbuję. Udało się. Ciekawe, jak smakują. Całkiem dobre. Psiknę jeszcze więcej. O nie, to jest zbyt kwaśne. Aż mi powieka drga. Mam nadzieję, że ja dostanę coś lepszego. Łyżki? Nie mam nic przeciwko, żeby kilka spróbować. Nawet jeśli napsikam do nich mojego sprayu, podsuń jedno. Widzę, że niczego mi nie żałujesz. Wow, to jest naprawdę dobre. Daj mi to. Nie sądziłam, że tak bardzo lubisz kwaśne. Wystarczy. A jednak mi żałujesz. Po prostu uwielbiam połączenie kwaśnego ze słodkim. To idealna równowaga smaków. Ty zaczynasz. Jak sobie życzysz. Ojej, jakie piękne kryształy. Wyglądają jak klejnoty. Są również bardzo smaczne. Najważniejsze to nie połamać sobie zębów. Skoro jesteś zajęta jedzeniem, to ja sprawdzę swój talerz. O, to tutaj są prawdziwe diamenty.
Najwyższy czas pozbyć się tego pierścionka. Mam teraz nowy. Co za ogromny kamień. Wyglądasz jak gwiazda filmowa. Jest doskonały nie tylko z wyglądu, ale i w smaku. Ej, Emma, a co to jest? Jeszcze nie wiem. To coś paskudnego. Nie chcę więcej, dziękuję. Wolę zjeść mój słodki kamyk. Ale to niesprawiedliwe. Trzeba spróbować wszystkiego. Ech, no i wszystko zepsułaś. Fu, to obrzydliwe. No w końcu coś smacznego. Podobało mi się zaczynać. Chociaż tym razem mogłam się nie spieszyć. To mega kwaśna guma. Nie mogę sobie wyobrazić, jak można coś takiego jeść. Dobra, nie mam wyjścia. Mam nadzieję, że sobie poradzę. O nie, prawie poparzyłam sobie język. Dobra. Najważniejsze to tylko zacząć. To takie uczucie, jakby w buzi doszło do eksplozji. To brzmi przerażająco. Dobrze, że mnie to ominęło. To moje ulubione cukierki. Zobaczmy, ile ich jest. Zacznę od tego. Ale się ciągną. Tylko spójrz. To musi być pyszne. A co my tu mamy? Wiem, to nadzienie. Dodam więcej. Wyszło tak sobie. Lepiej pozbyć się tego wszystkiego i cieszyć się smakiem cukierków. Już więcej nie mogę. Czekaj, mam dla ciebie niespodziankę. Tylko musisz mieć zawiązane oczy. Poczęstuję cię czymś bardzo, bardzo pysznym. Otwórz szeroko buzię. Co za paskudztwo? Co to jest? Moje usta zaraz eksplodują. Ups, a ja myślałam, że ci się spodoba. Ogromny, kolorowy burger. Normalnie nie wierzę. Mój też chyba jest okej, ale jakiś taki mały. Tak ci się tylko wydaje, to złudzenie optyczne. Zaraz się o tym przekonamy. Mój ma 3 centymetry, a teraz zmierzmy twój. Prawie 7 centymetrów. Miałam rację. Podziel się ze mną. Jeszcze czego? On jest kolorowy, a ty nie możesz jeść kolorowego. O, zobacz. To jakiś ptak. Patrz, patrz. Kupiła to, a ja w międzyczasie się poczęstuję. Nie tak łatwo go ugryźć. Ale udało mi się. Znowu to robisz, Mary. To nie fair. Trzeba było się ze mną podzielić. To twoja wina. Nie dotykaj mojego burgera. Tort z różnokolorowych żelków. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. To spójrz, co ja mam. Góra czarnych pączków. Proponuję rozpocząć degustację. Jak dużo czekolady mają w środku. To niesamowite. Wygląda na to, że ktoś tu jest naprawdę głodny. Mary, a czy możesz tak nie mlaskać? Pokażę ci, jak jedzą prawdziwi arystokraci. Zacznę od ostrożnego ukrojenia kawałka.
Może i mnie poczęstujesz? Nie najadłam się. Sorry, ale to moje ciasto. Tak? No to zabiorę je siłą. Skoro tak bardzo go chcesz, to zabieraj wszystko. Dlaczego mnie uderzyłaś? Bo nie grasz fair. Czarno-biała Nutella. No całkiem nieźle. Moja wygląda zdecydowanie fajniej. To akurat nie ma znaczenia, liczy się smak. Jestem pewna, że w moim przypadku będzie rewelacyjny. Przekonamy się o tym już teraz. Jest niezwykła. Pospiesz się i posmaruj nią swojego tosta. Idealnie. Jak już mówiłam, jest pyszne. No to teraz sprawdźmy moją. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wygląda. Wow, to prawdziwa tęcza w słoiku. Rozsmaruję ją na toście. Robi wrażenie. Wygląda słodko. Ojej, tosty przykleiły mi się do rąk. Zaraz ci pomogę, chwileczkę. To tęcza! Niesamowite. To dobry znak. Nie jestem pewna. Bardzo zabawne, Mary. Naprawdę. Białe lody w czarnym rożku. Boskie połączenie kolorów i smaków. Nie widziałaś jeszcze moich lodów. Wow! To jest dopiero arcydzieło. Nawet nie pytaj, nie jestem gotowa, żeby się nimi podzielić. Więc użyję sprawdzonej metody i poczęstuję się siłą. Nie oddam, lepiej sobie daruj. Tylko nie to, przez ciebie nie mam lodów. Nigdy ci tego nie wybaczę, Mary. Nigdy. Nie znoszę łez. Muszę ją teraz rozweselić. Suzy, spójrz tutaj. Jestem teraz jednorożcem. Wyglądasz śmiesznie, Mary. Zadziałało. Jakie niezwykłe danie. Przypomina mi włoski makaron. A moje wygląda bardziej jak żelkowe robaki. Wow, tu jest coś jeszcze. Strzelająca posypka. Dodam jej od razu do dania. Teraz mogę spróbować. Tu jest tyle kolorów, że aż nie wiem, od którego zacząć. Jestem pewna, że jest pyszne. Wow! Tak, Mary, masz stuprocentową rację. Wydaje mi się, że posypka zaczęła działać, ale super! Czas, żebym i ja coś przekąsiła. Tylko najpierw dodam trochę przypraw do makaronu. Chyba przesadzasz z tym pieprzem. Wow! Spokojnie, lubię ostre. Jeśli będzie trzeba, to popiję mlekiem. No to próbuję. Ale ostre! Suzy, miałaś rację. Natychmiast potrzebuję mleka. O nie, rozlałam. To zaraz eksploduje. Głowa na swoim miejscu? Skończyło się tylko na strachu. Ale na pewno zapamiętamy to na długo. Luksus tkwi w prostocie. To o mojej coli. Ale dlaczego ja mam tylko jedną puszkę, a ty masz ich tak dużo? Przestań narzekać, Mary. Zobacz, jakie to piękne.
A moja puszka się nie świeci. Dość podziwiania. Czas tego spróbować. Mam specjalną słomkę na takie okazje. Wspaniale. Nie mogę przestać. Chcę pić więcej i więcej. To jeden z najlepszych momentów w moim życiu. Mary, a co tam jest? Zaraz cię urządzę. Chyba mi się przywidziało, przepraszam. No dobra, czas ugasić pragnienie. Co się dzieje? Moja puszka eksplodowała, pomocy! Wiedziałam, że to będzie świetna zabawa. Tak, to bardzo zabawne, bardzo. Wreszcie dostałam coś w normalnym rozmiarze. A ty chyba masz pecha, Suzy. No przestań mi dogryzać, to nie jest fajne. Nie mogę się powstrzymać. KitKat jest genialny. Szkoda, że skończył się tak szybko. No dalej, otwieraj swoje maleństwo. Zobaczmy, co tam jest w środku. Najpierw trochę czarów. To się nazywa odpowiedni rozmiar. Znowu mnie przechytrzyłaś. Sorry, każdy ma jakieś asy w rękawie. Wow, jakie duże kawałki. Chyba potrzebuję czegoś specjalnego, żeby je pokroić. Piła będzie w sam raz. Uff, dobra robota. Tylko spójrz, ile tu jest warstw wafelków. Są takie delikatne. Wręcz rozpływają się w ustach. Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się, co kryje się pod moją pokrywką. Wow, to słodka gaśnica. Muszę jej natychmiast spróbować. Jest pyszna. Chcę jeszcze. Szkoda, że tak mało. Potrzebuję dokładki. Chyba zaraz zjem swoją rękę. Wow. Teraz ty, Emma. Dobra. O, mam to samo. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Nie trafiasz do buzi. Masz rację, to nie działa. Chociaż i tak jest pyszne. Myślę, że musimy połączyć siły. Otwórz buzię, a ja będę pryskać. Ale nie to, co myślisz. Pora na piana party. Nie wiem, dlaczego jestem cała w pianie. Nie mam pojęcia. Co za pech. Sprawdźmy razem. Wow. To hot dogi. Ja mam niebieską kiełbaskę, a ty czerwoną. Wow. Proponuję, żebyśmy jak najszybciej to zjadły. Wow. Zacznę od sosu. Lubię dużo keczupu. To idealny hot dog. Dobrze, że został jeszcze sos. Jego też zjem. Skończyłam. No to moja kolej. Nie mam zaufania do niebieskiego keczupu. Ale nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. No, wygląda nietypowo. Niepotrzebnie się bałam. Jest pyszne. Nieoczekiwanie. Ojej!
się z tobą dzieje, Emma? Jestem zachwycona. O, zrobiłam się zupełnie niebieska, to straszne. Czy tylko mi się wydaje, że to jest muszla klozetowa? No, nie wygląda to apetycznie. Coś jest w środku. Muszę się temu lepiej przyjrzeć. Już wiem! To strzelająca posypka. Zamierzam zanurzyć w niej mojego lizaka. To takie przyjemne uczucie, kiedy strzela na moim języku. Chcę więcej i więcej. O, tu jest jeszcze jeden lizak. Wezmę oba naraz. Widzę, że ci się podoba. Jeszcze jak! Ech, dopiero się rozkręcam, a lizaki już się skończyły. W takim razie sprawdzę, co ja mam. Tak myślałam. Też dostałam niebieską toaletę. Dlaczego to spłukałaś, Mary? Tam była posypka. Już nic nie ma. Nie szkodzi, zemszczę się. Przemyśl swoje postępowanie, a ja tymczasem zjem moje lizaki z twoją posypką. To jest naprawdę dobre. Nie mogę się oderwać. Wow, jakie długie cukierki! Szczęściara! Ciekawa, jak smakują. O, są świetne! Przypominają mi pałeczki do perkusji. No daj czadu, Mary! Ale super! Brawo! Świetnie ci poszło! Ojej, zawstydzasz mnie! Przejdźmy lepiej do twojego talerza. Okej. Tak jak myślałam. Niebieskie cukierki. Jestem pewna, że są tak samo dobre jak twoje. Chcę jeszcze. Tak bardzo mi posmakowały. Co to jest? Emma, szybko spójrz na talerz. Boję się. To chyba wąż. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To świeże truskawki. To się nazywa szczęście. Tylko spójrz, jakie dojrzałe. Pachną latem. No, jestem nawet trochę zazdrosna. Mam pomysł. Voilà. I maseczka z truskawek gotowa. Mogę jednocześnie się relaksować i jeść. To świetny pomysł. Mam nadzieję, że ja też mam truskawki. I miałam rację. Chyba zrobię truskawkowe smoothie. Potrzebuję blendera. Wrzucam do niego truskawki, przykrywam pokrywką i włączam na pełną moc. Gotowe! Niebieskie smoothie. Musisz przyznać, że wygląda super. Brak mi słów. No przepiękne. Pozostaje tylko spróbować. Czuję smak niebieskiej truskawki. Jest taki niezwykły i orzeźwiający. Orzeźwiający? No to może dodam do twojego koktajlu nieco ostrości. Zobaczymy, co teraz powiesz. Oj, dlaczego to jest takie ostre? Pomocy! Moja buzia płonie! Nie miałam z tym nic wspólnego.
Tym razem ja zacznę. Niebieskie róże, jakie wspaniałe. I są jadalne. Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Są takie słodkie. Nawet szkoda mi je jeść. Ale nie mogę się powstrzymać. Bardzo słodkie, po prostu super. Mogę spróbować? Jasne, że nie. No i wcale nie chcę. Sprawdzę, co ja mam. Prawdziwe róże, jakie piękne. Ja też chcę prawdziwy bukiet. Sorry, ale ten jest mój. Co ty robisz, Mary? Dbam o moje kwiatki, żeby cieszyły mnie jak najdłużej. Chyba jednak podkradnę sobie jeden. Hej, zabieraj ręce! Dobra, dobra. Więcej nie będę. No, mam nadzieję. To słodki żel. U mnie też, tylko czerwony. Pewnie wiśniowy. Spróbujmy. Wow, jakie fajne łyżki. Mnie też się podobają. Myślę, że żel będzie w nich smakował jeszcze lepiej. Jak pięknie się leje. Sorry, ale nie mogę się powstrzymać. Znowu wszystko zepsułaś. Nie zepsułam, tylko spróbowałam. Teraz zamierzam spróbować mój wiśniowy żel. I wcale nie potrzebuję do tego łyżki. Zjem ją na sam koniec. Chciałam ci zaproponować, żebyś dokończyła mój żel. Chętnie. Częstuję cię, choć nie dokładnie tym, czym myślisz. Co powiesz na pastę do zębów? Jesteś taka miła, Emma. Dziękuję. Smakuje obrzydliwie. Ups, myślałam, że ci się spodoba. No, sprawdźmy razem. Cukierki! Wow! Tak, ale super. Jestem gotowa, żeby spróbować jako pierwsza. Spójrz, ile ich jest, a w zestawie jest też słodki żel. Rozpakuję je. Gotowe. Zaczynajmy. Ciekawe, jaki smak ma ten żel. Podoba mi się, ale nie do końca wiem, jak smakuje. Może jak klej. Zobaczymy, czy teraz dasz radę spróbować swoich cukierków. Dobra, czas zabrać się za słodycze i szybko je zjeść. Świetne połączenie. Jestem gotowa, żeby kontynuować. No chodź szybko do mnie, cukiereczku. Przykleił się. Wygląda na to, że tak. Auć, moje czoło. Coś ci nie wyszło. Ty to specjalnie zrobiłaś. Wiedziałam. Przestań płakać, to psuje mi apetyt. Ja też chcę spróbować moich słodyczy. Czerwony żel i czerwone cukierki. Jestem pewna, że to będzie pyszne. Ciekawe, co powiesz na to. Poczęstuj się moją starą gumką do ścierania. Jakie to pyszne. Zjem wszystko do ostatniego kawałka. Co
Coś jest nie tak. To chyba jakaś podróbka, a nie moje cukierki. Jesteś taka spostrzegawcza, Mary. Obraziłam się na ciebie.